obrady po przerwie. Komisję skrutacyjną proszę o przedstawienie protokołu ustalenia wyników głosowania w wyborach na uwagę Sądu Okręgu Miasta. Bardzo proszę. Do Komisji Skrutacyjnej ustalenia wyników głosowania w wyborach uwagę Sądu Rejonowego w Gdyni na kadencję 2016-2019 sporządzone na 14 sesji Rady Miasta w Sztumie 2 października 2019 roku. Komisja Skrutacyjna składzi przewodniczący komisji Adam Świerdowski, sekretarz komisji Bartosz Mazecki, członek komisji Adam Koszowski. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Sztumie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14. Na ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni zgłoszono kandydatury Violeta Namiel, Monika Redwe, Maria Szaramowska, Dorota Siedlińska. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14, liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny wyniosłych się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu 0, liczba kart ważnych 0, liczba głosów oddanych na kandydata. Namiel Violeta za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów za. Redwe Monika za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów za. Szaramowska Maria za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów za. Siedlińska Dorota za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów za. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Siedlińska Dorota uzyskała ponadto komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na fazę głosowania. Nie zaszły takie liczba niedługości. Na tym podstawowym głosowaniu zakończono. To jest jedna rzecz. Protokół komisji skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję od 2016-2019 roku sporządzone na 14 sesji Rady Miejskiej w Sztumie w 2015 roku. Komisja skrutacyjna, którą wcześniej wymieniałem, Adam Świerdowski, Bartosz Mazecki, Adam Koszulski. Liczba radnych Rady Miejskiej w Sztumie obecnych na sesji uprawnione głosowanie 14. Na ławniku do Sądu Okręgowego w Gdańsku wyszło kandydaturę Roman Markowski. Liczba radnych, które wydano kartę do głosowania 14. Liczba kart wzięte 14. Liczba kart nieważnych 1. Liczba głosów oddanych na kandydata Roman Markowski 13 za. Ponadto komisja nie stwierdza nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią Darię Wytlewską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyboru ławników na kadencję dla 2016-2019. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Wybiera się Romana Markowskiego na ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wybiera się na ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni następujące osoby. Violetta Namiel, Monika Redwe, Maria Szaramowska, Dorota Siedlińska. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca października bieżącego roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie www.sztum.pl. Czytać uzasadnienie? Nie. Formalnie musimy tę uchwałę przegłosować, bo już dyskusji nie ma, bo było głosowanie prawne. Kto za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. I przechodzimy teraz do 6 punktu porządku obrad. Czyli do interpelacji i zgłaszania wniosków i zapytań. I zanim udzielę głosu radnym, chciałbym informować, że dyrektor Gimnazjum nr 1 w Sztumie wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu 25 uczniów do Warszawy
na uroczystą galę w ramach wyróżnienia trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego Pamięć Nieustająca. Na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem 200 zł. Prezes klubu Denisa Ziemnego, Black Pine Point, Grzegorz Stankiewicz, zwrócił się z prośbą o dofinansowanie amatorskiego turnieju Denisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego, który będzie zorganizowany 10 października i na ten cel przeznaczyłem 150 zł. I jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem wszystkich radnych poinformować. Otóż, proszę Państwa, Rada Sołecka z Nowej Wsi wystąpiła z prośbą o zgodę na zorganizowanie festynu sportowo-rodzinnego i na to uzyskała zgodę. Jakież było moje wielkie zdziwienie, gdy otrzymałem zaproszenie. W zaproszeniu pisze, że to jest z okazji otwarcia boiska sportowego i to jest 26 września na boisku sportowym w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Proszę Państwa, inwestycja była przeprowadzona przez gminę. Pracownicy nad tym bardzo ciężko pracowali, a bez uzgodnienia z gminą dokonano otwarcia boiska. Kto sobie uzurpował prawo do otwarcia tego boiska? I tu się podpisuje jeszcze pan Adam Krupa i pan Adam Poćwiardowski. Nie rozumiem tego, proszę Państwa. Gmina jest gospodarzem, a gmina została wyeliminowana z otwarcia czegoś, co sama dokonała, zrobiła. A w ogóle to byłem zdziwiony, kiedy, z jakim prawem Adam Krupa tu się wpisał, skoro jest radnym powiatowym. A co powiat miał wspólnego z tą inwestycją? Jak pan Adam Krupa się przyczynił do zrealizowania tej inwestycji? Proszę Państwa, już wiele lat jestem samorządowcem, ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Może żeby gospodarz był, przepraszam, gospodarz zupełnie był pominięty, a dokonuje się otwarcia czegoś, co gmina wykona. No ja tego nie umiem tego zrozumieć. To może ja panu przewodniczącemu odpowiem. Po pierwsze, był to budżet obywatelski. Głosowali na tym budżetem mieszkańcy. I to mieszkańcy mieli prawo uczestniczyć w otwarciu tego boiska. Byli zaproszeni burmistrz, wiceburmistrz radni, rady powiatowej gminy przez Radę Sołecką, bo to Rada Sołecka była gospodarzem tego terenu. Zresztą było to uzgadnione z wiceburmistrzem, a że burmistrza nie było, żeby na wycieczce, to niestety my też nie mamy możliwości czekania, aż pan burmistrz skończy swoje wakacje, tak? To po pierwsze. A po drugie, Adam Poćwiatowski, Adam Grupa byli współorganizatorami, bo sponsorowali tą też imprezę, a Urząd Miasta i Gminy, czyli STK dał 150 zł, czyli to są śmieszne pieniądze, które w ogóle nie podjęli ślubą. Za to można kupić lizaki. I to wytłumaczę. Ja bym chciał, żeby radni się też może ustosunkowali do tego, bo dla mnie to jest po prostu zaskakujące i szokujące. Proszę bardzo. Jeszcze proszę, panie przewodniczący, bo pan sołtys Krupa mija się z prawdą, bo kiedyś zgłosił się do mnie i do dyrektora szkoły, gospodarza tego terenu. Mowa była tylko i wyłącznie o festynie i z takim pisemnym wnioskiem miał się zwrócić i co uczynił do dyrektora szkoły jako gospodarza tego terenu i z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie festynu. O żadnym otwarciu nie było mowy i pan sołtys się tu bardzo myli. Ja się nie mylę, bo pan się mówiąc delikatnie. To pan się myli, ja sprawdzę. Proszę radny. Proszę mnie. Proszę właśnie. Pan był wywołany do tablicy. Więc na festyn sportowy i na wszelkie festyny, jakiekolwiek są robione w Sztumie, jak nawet chociażby na turniej tenisa, który będzie teraz też robiony, też dałem pieniądze i daję pieniądze. Bo do Rady nie przyszedłem po to, żeby brać pieniądze, dietę i każdy robi co chce, tak? Jak uważam. Na wszelkie takie inicjatywy lokalne dawałem środki i będę dał. I tam, co było na plakacie, był festyn rodzinny. Z okazji? Był festyn rodzinny. Z okazji? Zobaczy pan do końca. Zobaczy pan przewodniczący, co jest na plakacie. Festyn rodzinny. Sportowy festyn rodzinny, proszę pana. I takie wszelkie inicjatywy będę wspierał finansowo. Proszę Państwa,
Panie Przewodniczący, proszę. Pan Wojciechowski pracuje w bardzo porządnej firmie Służby Więziennej, w której ja również pracowałem i wiem, że tam jest wszystko uporządkowane. Czy w Pana zakładzie Pan by przed, bez wiedzy dyrektora zorganizował imprezę, bo Panu koledzy pomogą? I Pan powie. I Pan złe wzorce przenosi tutaj, złe wzorce wprowadza w gminie. A tam jest porządek. Panie Przewodniczący, proszę sobie moją osobą nie wycierać ludzi. Bo to, co ja mam w pracy, jak pracuję, jak moi przełożeni mnie oceniają, to nie jest nikogo tutaj w sprawie. A póki co mam opinię dobrego pracownika. Jeszcze parę lat mi zostało do tego. Dla informacji. Po drugie, zawsze wspierałem. Ludzie też mnie wspierali w moim sołectwie i to nie znaczy, że to są sołectwa, które akurat są moim okręgiem wyborczym. Zawsze będę wspierał, czy to będzie festyn rodzinny, czy to będzie Dzień Kobiet, czy to będzie inny, jakikolwiek festyn, albo jakaś słuszna sprawa z moich własnych środków. I wara komu? Do tego, komu ja daję własne środki. Bo to są moje, proszę Państwa, pieniądze, a nie urzędy. Gdybym był, pracował w urzędzie, to bym, tak jak Pan, tutaj daje 200, tutaj jest 150 i tak dalej, zwracają się do mnie różne, chociażby nawet dla tego tenisa stołowego. Też dałem tyle samo, co tutaj dał Pan. 150 zł. Na co zostanie przeznaczone? Nie wiem. Jeżeli ktoś wystąpi do mnie jako radnego, czy nawet sołtysa, to takie pieniądze daję. Za chwilę organizuję zabawę sołecką, za którą sam prawie płacę. I to są moje środki. Więc proszę nie mieszać mnie do tego, bo więc jeszcze raz, jeżeli co Pan zobaczy, co było na plakacie. Festyn sportowy, tak? I niech Pan dokończy, że z okazji otwarcia... Nie było tego na... Proszę... Ale Pan ma zaproszenie na plakat. No chwileczkę, to zaproszenie chyba się już nie odprawia. A proszę Państwa, ja nie mówię tu o dofinansowaniu. Ja mówię o tym, kto jest gospodarzem i jaka jest zasada. I kultura tego wymaga, żeby gospodarz był i wszystko było uzgodnione z gospodarzem. I na pewno by Pan też nie pozwolił, żeby dzieci Panu zorganizowały imprezę bez Pana wiedzy. Ale Panie Przewodniczący, kto zabronił być Panu Burmistrzowi na tej imprezie? Był zaproszony, czemu nikt nie przyszedł? Czemu to zostało zbojkotowane? Dobrze, żeby chociaż Pan Leszek Czarnobaj, senator, czy Pan Józek Sarnowski, bo z Was po prostu nikt się nie z Was nie pofatygował. Co to znaczy? Wy jesteście po prostu śmieszni, się ośmieszacie, że mówicie takie rzeczy, że jesteście tak mało skromni, że się w głowie nie mieści. Ludzie, opanujcie się, dobrze? To jest boisko nasze, szkolne, wioskowe i nie wara wszystkim od tego, dobrze? Tylko nie wara, proszę Pana. Tylko nie wara. Panie Sołtysie, ja myślę, że Pan też powinien się opanować troszeczkę, bo jest Pan w jakimś określonym miejscu, gdzie trzeba się zachowywać jak trzeba. To nie jest zabawa wiejska w Berlinie. A myślę, że to Panowie żeście źle zrobili, nie burmistrz, nie kto inny. Ja jestem radnym długo. Radnych różni byli, nawet tacy, co byli tak wrogo nastawieni do burmistrza, że go chcieli za wszelką cenę zamknąć. Tylko im się nie udało. Ale to, co zrobiliście teraz, to po prostu jest świństwo. Bo tak robić nie wolno. Jeżeli jesteście na sesji, na każdej, wszędzie jest napisane, że wykonanie zadania powierza się burmistrzowi. Nigdzie nie jest napisane, że powierza się Pierkowi, Krupie czy Poczernowskiemu. Wykonanie zadania powierza się burmistrzowi. I burmistrz jest gospodarzem i burmistrz za to od początku inwestycji do końca odpowiada. I jemu należy się otwarcie, jeżeli się inwestycja zakończyła, to jego jest obowiązek i prawo tą inwestycję oddać ludziom do użytku, nie nikomu innemu. Jeśli Pan Adam dajesz pieniądze, nie ma się czym, bo wszyscy z nas dają. Wszyscy dają. Jak jeden mąż, i możesz zapytać wszystkich sołtysów, kto nie otrzymał ode mnie przykładowo wsparcia na jakąkolwiek imprezę. I to nie tylko tam 10 zł, 20, ale dostają duże pieniądze, dostają towar, dostają gotówkę i każdy z nas czyni to samo. I nie ma się czym chwalić, że ja daję, każdy daje. Ale zwykła ludzka przyzwoitość wymaga tego, żeby uszanować gospodarza tego terenu. I gospodarz to powinien otwierać. Czy on się nazywa Tabor? Czy on się nazywa Poczernowski, czy się nazywa Fierek. Tu nie chodzi o nazwisko, chodzi o urząd burmistrza. I trzeba uszanować urząd burmistrza, żebyśmy się do końca, panowie i państwo, zrozumieli. A
A jeżeli ktoś, jeśli nie wszystko rozumie, to wam powiem takie stare, bardzo azjatyckie motto. Wielkie rzeki cicho płyną. A jedno drzewo, które się obala, zrobi więcej szumu niż cały las. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zaprosiła mnie i poprosiła o wsparcie Rada Sołecka. Czy Rada Sołecka będzie to robić na terenie szkoły, czy będzie to robić na terenie parku, to też będzie kogoś boleć? Bo widzę, że to boli. Nie byłem inicjatorem otwierania boiska. Dla Państwa informacji, bo i poszło, już sobie ktoś zaczął sobie w sztubie wycierać moją osobę, że to po Ćwiardowskim, bo tam jest. To dołożył się finansowo. I Rada Sołecka sobie zażyczyła, żeby moje było tam nazwisko. To nie znaczy, że ja muszę mówić, bo wiele rzeczy robię, o których nie mówię. I wspieram wiele rzeczy, wiele instytucji, wielu ludzi. To nie muszę mieć na czole napisane. Bo tak mnie wychowano, żeby być dobrym człowiekiem. I tu nie mam zamiaru z nikim walczyć. Z panem burmistrzem, z panem przewodniczącym, z panem wiceprzewodniczącym. Ale tak jest. Bo moją osobą się zaczyna straszyć w tym i urzędzie, i na mieście. I czemu to czynicie państwo? Jeżeli mogę, panie Walczyk. Jeżeli ja mogę bardzo krótko odpowiedzieć. A no bo ty tam sam tego chcesz. Bo ja państwu przeszkadzam. Jeżeli jest spokojna komisja, przykładowo budżetu i finansów, to jest spokojna. Ale jeżeli się szykuje jakaś awantura, to od razu za tobą wchodzi telewizja Fila. Tak? I pokazuje na Facebooku. Przepraszam bardzo za pomówienie. Nie, przepraszam za pomówienie. Nie wiedziałem, co mogę tak samo. Pięć kadencji. Nie było żadnej telewizji na komisji. Czy wiedzieliście państwo relacje z posiedzenia komisji sejmowej? To już musi być coś wyjątkowego, że pokażą komisję sejmową na obradach plenarnych. Jest. Co zazwyczaj wprowadzenia? Ja wiem, że demokracja tak pozwala. I ta telewizja może sobie być, niech ona sobie jest. Ale tego nie było. I nagle jakaś zmiana. Czego się pan boi? Nie rozumiem czego. No nie rozumiem. Tak? Nie rozumiem. Dobrze. Proszę, chciałbym poprosić, żebyśmy zakończyli już tą dyskusję, bo to są pobudki typowo moralno-etyczne, nie spowodowane jakoś tam prawnie, które możemy rozstrzygnąć, także myślę, że ta dyskusja dalsza już nie ma sensu. Oczywiście. Każda ze stron powiedziała to, co uważa, proszę. Przejdźmy dalej. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem się tylko odnieść do kwestii merytorycznych. Nie będę oceniał tego, co się zdarzyło w żaden sposób. Kwestia plakatu, możecie sobie poszukać w internecie. Rzeczywiście odwołuje się do festynu rodzina Czartowego postępowania. Z drugiej jednak strony. No lepsi. Z drugiej jednak strony, gdybyście Państwo zerknęli do obsługi tego plakatu, jest napisane, że Rada Sołecka, Sołtys, radni pan Światowski, radny pan Krupa zapraszają na ten festyn, więc można odnieść być może niewłaściwy wniosek z tego, że przynajmniej ja taki wniosek istnieje, że to są organizatorzy tego festu. Jeżeli chodzi o terminy, to wniosek w sprawie udostępnienia terenu szkoły na festyn rodzinno-sportowy będą do mnie na 4 dni przed tym festynem, chociaż plakat ukazał się poprzedzającą sobotę, a więc 4 dni wcześniej ten plakat mnie troszeczkę zdziwił, ponieważ nie został ten festyn w żaden sposób ze mną uzgodniony. To z różnicy, jakiego miałby on charakter. No, przyjąłem to za dobrą monetę też, ponieważ złożony został wniosek. We wniosku organizator, w tym wypadku pan sołtys Jacek Krupa, przyjął na siebie odpowiedzialność za mienie, za bezpieczeństwo w trakcie organizacji tego festynu, jak również przedstawił program tego festynu. W tym programie Państwo nie znajdą ani jednego słowa na temat prób jakiegokolwiek otwierania czy formalnego otwarcia tego obiektu, jakim jest boisko z Funduszy Obywatelskich. Zatem dla mnie do wtorku poprzedzającym sobotę był to festyn rodzinno-sportowy. No, dosyć dziwny, bo to pierwszy taki, jak i na terenie szkoły. Nigdy się nie zdarzyło dotychczas tak, że
jakieś gremium poprosiło o miejsce, to zrobimy jakąś imprezę. Co się zdarzyło na festynie, to Państwo możecie zobaczyć w internecie i sprawdzić, czy to, co się tam działo, jest zgodne z programem, który jest przedstawiony. Bo można to znaleźć. Ja tutaj może będę takim, no polecam stronę na Facebooku pana sołtysa, to można sobie to otwarcie obejrzeć. No, w sobotę na terenie szkoły był pan senator Czarnobaj, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego, pan Józef Sarnowski, był przedstawiciel chyba tutaj, tu bym zgadnął właściwie, bo był pan Sarnowski Leszek, był radnych powiatowych, o ile pamiętam, i bodaj dwóch radnych tutaj ze strony Rady Miejskiej. Nie wiem, do kogo były kierowane zaproszenia. Zaproszeń, tak jak powiedział pan przewodniczący, wynikało jednak, że to ta impreza sobotnia jest imprezą związaną z otwarciem UISK. To pan przytoczył, dlatego panowie tutaj zaczęli cytować dwa różne, no nie nazwę tego dokumentu, to jest powiedzmy zaproszenie i plak. No ale tak to wygląda. Ja tego nie oceniam, dlatego zabrałem tutaj głos, tylko przedstawiam sprawę. No źle się dzieje, że ogłaszane są festyny w internecie, a potem przychodzą organizatorzy i przynoszą dokument, który jest niezgodny z tym, co na tym festynie się odbędzie. No, trudno tutaj mówić o budowaniu jakichś dobrych relacji albo o zaufaniu pomiędzy mną jako dyrektorem i zarządcą tej szkoły, a Radą Sołecką czy Sołtysem, no bo tu czuję się wyraźnie obłamany w tej kwestii. No ale trzeba iść dalej, na czymś to wszystko dalej budować, bo możemy tam chwycić za widły i się tam pozabijać w tej nowej wsi, bo tak pomału do tego chyba zacznie to nie było zmierzać. No, ale nie tędy drogę. Tutaj myślę, że wiele osób przekroczyło nie tylko granice dobrego smaku, ale również realizowało jakieś cele, które dla mnie są zupełnie trudne do określenia. Nawet nie będę ich zgadywał. Ale coś mi się wydaje, że jest na rzeczy, że tutaj ktoś realizował przy okazji tej inwestycji zupełnie inne cele, niż były założone. A na pewno przy okazji tego festynu, bo co innego Państwo zobaczycie w internecie, co innego Państwo zobaczycie w programie tego festynu. To wszystko się cieszy. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Przeczytam to zaproszenie, które otrzymałem. Sołtys i Rada Sołectwa Nowej Wsi. Radni Adam Krupa, Adam Podświadowski mają zaszczyt zaprosić szanownego pana Ryszarda Wiktwajna na festyn rodzinno-sportowy w Nowej Wsi z okazji otwarcia boiska. Ja z tego zaproszenia nie skorzystałem, ponieważ czułem się tak jak tutaj pan dyrektor oszukany, bo według mnie obowiązuje nas pewna jakaś kultura współpracy. Jeśli od początku rozmawiamy na temat zorganizowania festynu, okej, taka zgoda była, zgodnie z ustaleniami pan sołtys wystąpił do pana dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody o udostępnienie obiektu z okazji zorganizowanego festynu, zgoda. Jeśli następnego dnia czy po dwóch dniach otrzymuje zaproszenie, z którego wynika, że te nasze ustalenia nijak się mają do rzeczywistości, ja się czułem oszukany, nie potraktowany po prostu poważnie i dlatego nie skorzystałem z tego zaproszenia. I nie tędy droga, w ten sposób współpracy no, nie da się zbudować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze zapytał? Ja chciałbym jeszcze powiedzieć słowo odnośnie tutaj pana burmistrza. Pan burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest budżet obywatelski. To jest właśnie największa inwestycja w ramach tego budżetu. To jest sukces mieszkańców, którzy taki projekt zgłosili. Rady Sołeckiej z Nowej Wsi, mieszkańców, którzy na to głosowali, a głosowali przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś, Sztumska Wieś, Parowy i Postolin. Bo pan dyrektor tak się w to zaangażował, oprócz innych jeszcze mieszkańców, że list był wysłany z prośbą do rodziców, uczniów, żeby ten projekt został poparty. I to jest budżet obywatelski, a nie jakikolwiek inny. I chciałbym jeszcze państwu jedną rzecz podkreślić, bo tu była mowa o zaangażowaniu pracowników, że to było prowadzone bezpośrednio. To jest też należy do obowiązków, ale szczególnie osobą też i zaangażowaną, to chcę podkreślić, był pan dyrektor szkoły. I pominięcie i potraktowanie tak dyrektora, gospodarza terenu,
który swoje wakacje poświęcił na to, żeby pilnować wykonawców, bo wyrobiliśmy procedury, wybraliśmy inspektorów, wszystko zgadnialiśmy, a na końcu nie dość, że nie został zaproszony do przecięcia wstęgi, a był obecny w Nowej Wsi. W tym czasie był pan obecny? Nie. Nie był. Bo pewnie z tych samych powodów, co mój zastępca. To jeszcze później pojawiło się wiele pretensji, bo chcę panu przedstawić kulisy tej całej sprawy. Ze strony pana sołtysa, który przychodził do mnie, do zastępcy, wyrażał się w imieniu mieszkańców rzekomo i Rady Sołeckiej. Miał prawo, my też się wyrażaliśmy, że to boisko jeszcze nie zostało wykonane tak, jak powinno być. Że te nie nawierzchnie, w ogóle, że wszystko tam jest źle zrobione, co jest kompletnie nieprawdą, bo mamy certyfikaty, mamy opinie wykonawców, projektantów, którzy nam doradzali, żebyśmy nie wybierali wykładziny poliuretanowej, tylko inną wykładzinę, bo jest trwalsza, lepsza, bezpieczniejsza do gier zespołowych, bo to służyło grom zespołowym, a nie lekkiej atletyce, że są niższe koszty utrzymania. I to też było kwestionowane, więc ja nie wiem, jaki może być poziom nieufności przy budżecie obywatelskim, nie wyrażany przez mieszkańców, bo mieszkańcy są zadowoleni, tylko właśnie wyrażany przez no, jakieś struktury, nie wiem jakie struktury, przez jakieś środowisko. Przecież to chyba nie o to chodzi, żeby po takich właśnie decyzjach, po takich inicjatywach, kiedy pan sołtys jeszcze nie był sołtysem, bo to były decyzje podejmowane w poprzedniej kadencji. Pan radny jeszcze nie był radnym, prawda? Kiedy rada tamtej kadencji podjęła uchwałę o budżecie obywatelskim, przeprowadziła całą procedurę, ja tą procedurę przeprowadziłem z upoważnienia rady, przeznaczyliśmy środki i to jest tak, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś wypinał medale, ale ten, kto wypina pierś do medali, to zachowuje się jak żaba, która łapę daje, gdy konie płyną. Tak po prostu to wygląda, proszę Państwa. Więc trzeba naprawdę ważyć po to, żeby nie powstawały takie emocje, bo jeżeli chcemy dla mieszkańców robić i żeby mieszkańcy też z tego odnosili radość i satysfakcję, jeżeli chcemy budować te więzi społeczne, to nie w taki sposób. To musi być razem i w porozumieniu, a nie kto pierwszy. Bo na pewno, gdyby to było we współpracy z samorządem, ja akurat byłem na urlopie, na pewno nikt by nie pominał Rady Sołeckiej, nikt by nie pominał sołtysa, nawet gdyby to zaproszenie miało być razem wystosowane. Ale widocznie w dwie strony to nie działa na tym moment. Mam nadzieję, że to się powie. Czy ktoś z radnych ma jeszcze w tej sprawie? Chciałbym odpowiedzieć panu burmistrzowi. W takim razie dziękuję bardzo, zamykam tę sprawę dyskusyjną, bo niczego nie wiem. Ale może mogę odpowiedzieć, tak? Mamy demokrację, czy nie mamy demokracji? Czy mamy tu Białoruś? Pan już swoje powiedział i pan wysłuchał nas także. Dziękuję bardzo. To nie, nie może być tak, że wy ciągle mnie to obrażacie, oskarżacie o oszustwa, o jakieś złe intencje. Nie pozwalacie mi się tu wypowiedzieć. Czy my jesteśmy na Białorusi, panie Oleksiak, czy gdzie my jesteśmy? Pan się wypowiedział. Panie przewodniczący, skoro już zabrał pan głos, pan tutaj nie wiem, to jest pan sołtys, tak? To pan sołtys powinien zakończyć już swoją wypowiedź i posłuchać przewodniczącego, bo pan jest gościem na tej sesji. Nie jest pan radnym Rady Miejskiej. Mógłby pan usiąść. Więc ja już zamykam tę dyskusję. Proszę bardzo, czy są jakieś inne pytania? Proszę. Ja mam takie pytanie tutaj. Chciałbym zgłosić może taką propozycję, aby na następny rok może gmina pomyślała o tym, żeby iść na radnego i dla sołtysa są właśnie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wydawane takie książki, bądź zamiast gazety, którą otrzymujemy co miesiąc z ODR-u, zamówić gazetę sołtysa. Bardzo ciekawa, interesująca. To jest poradnik radnego i sołtysa na 2015 rok. Znaczy, może sobie sam też kupić, ale można by było nad tym pomyśleć w ramach edukacji i kształcenia. To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy, kiedy zostanie wysyłana do Generalnej Dyrekcji Dróg wniosek o chodnik Nowej Wsi i kto wykonuje na dzień dzisiejszy ten projekt? Kolejne moje pytanie. Projekt na ulicę Gieł, bo teraz właśnie żeśmy się tutaj dowiedzieli na tej sesji, że jest projekt na ulicę Jagiełę, to mam takie pytanie, między innymi ono dotyczy tego wniosku, który złożyliśmy jako OPS do burmistrza na budżet na 2016 rok. Dotyczy on, czy w tym projekcie, jeżeli on już jest, a jeżeli nie, to czyli mamy na niego jakiś wpływ, modernizacja mostu, a chociażby połączenie czy poszerzenie tego mostu i połączenia naszych pięknych jezior. Kolejnym moim pytaniem jest projekt na gospodarowanie przestrzeni zamku. Ostatnio na urzędniczym z prowincji spotkałem się z artykułem, jak i również z młodą
mieszkanków naszego miasta, która zrobiła, za zgodą też i Państwa, bo Państwo o tym też wiecie doskonale, obroniła pracę magisterską, zagospodarowując ten zamek. I czy nie warto było wykorzystać, ona jest jak najbardziej otwarta do tego, tej pracy magisterskiej i właśnie z takim czymś wyjść do ludzi na zewnątrz, pokazać może akurat taki sposób zagospodarowania tego zamku. Bo ostatnio żeśmy głosowali nad kolejnym jakąś wizją kogoś za 100 tysięcy złotych. Czy nie należałoby nad tym pomyśleć? I mam jeszcze jedno pytanie. 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych, na co? Żeśmy przegłosowali radnym na kolejny projekt. Jaki? Pod pana nieobecność, panie burmistrzu. Na kolejny projekt zagospodarowania zamku. Dużo zamku. Się działo. Na koncepcję. Nie, na koncepcję. No tak, to było przedstawione, na koncepcję, ponieważ tamta wcześniejsza razem z MOF-em, z Mazurskim tym typu upadła i tam było 80. No, było 100 tysięcy na koncepcję zamku, no. Na zmianę koncepcji tego zamku, która z tej dużej kwoty 80 milionów na inną, dlatego... Pani Wolno, to Pani też jest Pani, był taki projekt uchwały? Nie byłam na sesji, musiałam to sprawdzić. Nie wiem, co to jest. Wszyscy się tam nie znają. Może zaraz wyjaśnimy tę kwestię tych 100 tysięcy, tak? Nie, dziękuję. Członkowie Grupy Rady Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego w Powiśle składamy wniosek o zamieszczenie stanowiska klubu dotyczącego finansowania przez gminę budowy parkingu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Poniedzałdzie, najbliższym biuletynie informacyjnym miasta i gminy Sztum oraz zakładce aktualności na stronie sztum.pl. Poproszę Pana Cybio o przedstawienie naszego stanowiska. Chciałbym numer na informację na miasto i gminy Sztum. Można powolnie, bo my tak... Ale to Państwu w sierpniowym numerze informatora miasta i gminy Sztum burmistrz Leszek Tabor oskarża opozycję, czyli Obywatelskie Porozumienie Samorządowe Powiśle, o działania polityczne, brak logiki, działania przeciwko przyjaznego przedsiębiorcom wizerunkowi gminy, zachęcając jednocześnie do wspólnych działań ponad podziałami dla dobra mieszkańców. A wszystko przez to, że opozycja ośmieliła się zadać kilka pytań i zakwestionować sensowność budowy parkingu przy parku przemysłowym w Koniecwałdzie za niemal 1 000 000 złotych. No cóż, odrobina prawdy dużą dozą złośliwości i insynuacji. Prawda jest w tym, że nasze działania są działaniami politycznymi, bo my politykę traktujemy jako działanie dla dobra publicznego. Mamy nadzieję, że podobnie rozumie politykę burmistrz. Zatem nie wstydźmy się działań politycznych, które nie nawołują do walki, a szukają konsensusu. Brak logiki, który zarzuca nam burmistrz, jest ponoć tym, że radni opozycji najpierw poparli wniosek burmistrza o środki finansowe na wykonanie dokumentacji, a teraz się burzą, że tę dokumentację zamierza zrealizować, czyli zbudować park. Oczywiście poparliśmy wniosek na sfinansowanie dokumentacji, ale nikt nas nie poinformował, w którym miejscu ten parking będzie budowany. Gdyby parking powstał wzdłuż całej strefy, byłoby wszystko w porządku, a jest usytuowany głównie przez firmę Elita. Zatem pozostałe firmy nie będą zainteresowane, by z niego skorzystać. Ponadto, jak sugerowaliśmy w debacie na ten temat, każda z firm zlokalizowanych w strefie posiada własny parking i nie ma potrzeby budowania oddzielnego miejsca postojowego. Mówiono nam tylko o projekcie, a nie o tym, że gmina będzie z własnych środków ten parking budować i to za niespełna 1 000 000 złotych. To chyba najdroższy parking w regionie. Nasz sprzeciw ponoć uderza w wizerunek gminy przyjaznej przedsiębiorcom. Otóż oświadczamy, że jest odwrotnie. Chcemy, aby wszyscy przedsiębiorcy byli traktowani jednakowo. Takim firmom jak Fokos, Sona, Blesa czy Olejarna w Czerninie gmina nie pomagała, kiedy firmy kupowały ziemię i za własne środki finansowe budowały parkingi dla swoich klientów. Firmy zlokalizowane w strefie mają ulgi podatkowe, zatem fundowanie jednej z firm parkingu jest naszym zdaniem
marnotrawieniem pieniędzy publicznych. Burmistrz zachęca, że musimy działać razem, nie osobno. Zgoda. Nas do tego nie trzeba zachęcać, ale doświadczenie w tej kwestii mamy jednak inne. Burmistrz powołuje się na mandat zaufania wyborców i ma prawo. Tylko że my mamy podobny mandat, bo też takie zaufanie otrzymaliśmy jako radni. Burmistrz zachęca do współpracy, ale sam określa pole tej współpracy pisząc. Jako burmistrz wraz z radnymi Komitetu Razem dla Powiśla i koalicyjnego PSL realizuję program, który przedstawiłem mieszkańcom w kampanii wyborczej. W domyśle znaczy to tyle, że my jako OPS Powiśle mamy prawo funkcjonować jedynie zgadzając się na propozycje rządzącej gminie koalicji. I tu już zgody nie ma. Puste deklaracje burmistrza najlepiej widać na sesjach Rady Miasta i Gminy. Kiedy radni opozycji próbują zadawać pytania czy składać interpelacje, zamyka im się usta, sugerując, że sesja nie jest miejscem na debaty, bo szkoda czasu i że dyskutować można na komisjach. Na komisjach z kolei, kiedy padają uwagi czy propozycje do projektów uchwał, pada odpowiedź, że to już zostało wcześniej przygotowane, więc nie można tego zmienić. I oto jest demokracja i działanie ponad podziałami w wersji burmistrza. Na taki diktum zgadzają się też radni klubu Razem dla Powiśla, dysponując niewielką większością głosów. Oczywiście znamy swoje miejsce jako opozycja i wiemy, że nasze wnioski i sugestie nie muszą być brane pod uwagę, ale niech burmistrz zatem nie szermuje frazesami o wartości i współpracy ponad podziałami i dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, jaka jest kwota całkowita wydatkowana na budowę stadionu miejskiego w Szkodzie? Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja bym chciał zapytać tak, ponieważ tutaj o działalności międzysesyjnej pan burmistrz mówił, że już jest pierwszy wniosek o przyznanie grantów i o tym stowarzyszeniu konfraterii z Parpar. Ja mam takie pytanie, jaka jest kwota na te małe granty i ile jest takich stowarzyszeń w sołectwach, takich jak na przykład konfraternia? I mam jeszcze dwa pytania. Dlaczego planowany budżet obywatelski jest kwotowo trzy razy mniejszy niż ten z ubiegłego roku? Czy to jest spowodowane? Bo z tego co widzimy, to te inicjatywy cieszyły się powodzeniem. Wszyscy byliśmy z tego zadowoleni. Pewnie zawsze mogło być lepiej, ale no, myśleliśmy, że pójdzie to w górę i ta kwota to przynajmniej nie zostanie zmniejszona. A teraz jest informacja i plan, żeby go zmniejszyć trzykrotnie. I ostatnie takie pytanie. Tutaj na, nie wiem czy to do nas należy, na ulicy, przy ulicy Słowackiego jest taka wieża ciśnień. Ona tam stoi, czy jeżeli to jest nasz grunt gminy, czy gmina ma jakieś plany dotyczące tego obiektu, czy to jest, jak to wygląda ze strony gminy? Dziękuję bardzo. Dobro zdarzenia. Ja mam takie pytanie, a zarazem prośbę w imieniu mieszkańców Postolina, czy by się nie znalazły jakieś środki na uporządkowanie placu w samym środku wsi. Tam w tej chwili to się odbywa, jak to się mówi, publiczny szalet. I jest też duża piwnica. Czasami tam i dzieci się bawią, żeby czasem to później nie poniosło jakichś właśnie konsekwencji, jakimiś uszkodowaniami czy czym, bo to by jakiś wypadek nie spowodował się z tego po prostu incydentu, jaki tam się znajduje. I miałabym taką prośbę, jeżeli można by było i znalazłem się takie środki, żeby pomyśleć nad tym, żeby to jakoś uporządkować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze proszę bardzo. Ja miałbym jedną taką mniejszą sprawę, chociaż ona jest bardzo ważna. Na to siedzeniu Komisji Edukacji dwukrotnie już poruszałem problem ustawienia w Kościszewie na przystanku autobusowym w kierunku Sztumu barierek ochronnych. Tu nie chodzi o cały przystanek, ale o tą jego część, przy której zatrzymuje się autobus szkolny, z którego wysiadają i do którego wsiadają. Istnieje niebezpieczeństwo, że no różnie bywa z dziećmi, ponieważ jestem byłym nauczycielem, więc wiem na co dzieci stać. I to by zabezpieczyło, to jest oczywiście przy drodze krajowej, bo tu by się taka droga przecież biegnie,
ale uważam, że ze względów bezpieczeństwa jest to rzecz bardzo ważna. I chciałbym zapytać, jak, czy coś w tej kwestii już uczyniono. I sprawa jeszcze jedna, dotyczy ona dróg lokalnych, które zostały wyłożone płytami jumbo. My na wyjazdowym posiedzeniu komisji rewizyjnej we wrześniu, żeśmy sobie w tych miejscowościach, w których to ostatnio zrobiono, obejrzeli, łącznie z pracownikami urzędu. I tam zadaliśmy takie pytanie, te różne usterki, jakieś niedoróbki, tak to nazwijmy, do kiedy to będzie zrobione? Usłyszeliśmy odpowiedź, że do końca września tego roku. I znowu, bo wiem, w Gościszewie jakoś nie widziałem, żeby coś tam się działo. I stąd moje pytanie jest, czy to funkcjonuje, to poprawianie tamtych usterek, czy to się już zaczęło, czy jeszcze nic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Proszę, dwa pytania. Jedno jest, chciałbym się dowiedzieć, jakie są środki przeznaczone na w tym roku na inicjatywy lokalne, które żeśmy głosowali w czerwcu. Oraz kolejna moja prośba, to jest do pana burmistrza o możliwość spotkania się klubu radnych OPS-u, też niektórych sołtysów dotyczące budżetu albo złożenia, bo sporo, doskonale pan opisuje, sporo złożono wniosków do budżetu na 2016 i przedyskutowania pewnych rzeczy, żeby po prostu nie zostaliśmy później postawieni przed faktem, że to jest, bo możemy, chcemy po prostu się spotkać z panem. Jako radni to jest raz i jako część sołtysów żeśmy złożyli nawet taką prośbę do pani Grażyny. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na spotkanie, bo chcieliśmy to dzisiaj przed sesją zrobić. Więc prosimy pana o jakieś wyznaczenie jakiegoś terminu, żebyśmy się spotkali, porozmawiali. Jak pan to widzi, jak my to widzimy, czy jest jakiś konsensus, czy jest właśnie, chcemy dobrej współpracy, dobrej woli. Tak samo jak i nad budżetem obywatelskim, żeśmy też złożyli i tak dalej, no bo sami widzimy. Wniosków było na 3, ponad miliony, mamy dzisiaj 200 tysięcy, było 600. No, są takie niejasności, żeby tych kwasów nie było, jak się mówi na mieście. No, myślę, że powinniśmy się spotkać, porozmawiać. Jak pan znajdzie czas, jesteśmy gotowi pewni do tego, aby porozmawiać. Dziękuję bardzo. Jeszcze sami pytania. Proszę bardzo. Może nie tyle pytanie, co takie spostrzeżenie. Bardzo dużo w Sztumie się zrobiło, duże robi spółdzielnia mieszkaniowe, ocieplają budynki, malują, robi się ładnie kolorowo, a jadąc w kierunku Czernina stoi kilka takich rodzynków, które przypominają jeszcze lata przedwojenne, ochyły takie, które szpecą miasto, jest ta kuchownia w tej chwili chemiczna, tu sprzedają jakieś ciuszki. Wiem, że to są budynki prywatne, ale czy jest jakiś wpływ na tych właścicieli, żeby ich przymusić, zachęcić, żeby z tymi chałupami też coś zrobić, żeby to tak się nie szpeciło. Ale w jakim miejscu, panie radny? Nie wiem. Hurtownia na przedzamczu. Ja nie wiem. Na Jagieły po lewej stronie. Hurtownia telechemiczna. Jak się skręcone bagleniczki. Tu co chyba pan Komorowski kiedyś kupił, co były buty, teraz jakieś ciuchy, co szef tam kiedyś był. Jak na siebie? Wojska. Przy wojskie. No i jeszcze więcej jest takich budynków, które no ochydy takie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan sołtys, proszę. Ja chciałbym zadać takie już tradycyjne pytanie przy każdym budżecie. Chodzi mi o budowę sali gimnastycznej przy tej naszej szkole. Wystosowałem pismo do pana burmistrza, do pana przewodniczącego. No i jeszcze raz tutaj moja gorąca prośba do radnych z obu stron, do tych, którzy mają przewagę i do tych, którzy są w mniejszości, no żebyście pomyśleli w końcu o tych dzieciach. Nie myślmy o drugiej plaży, o innych rzeczach, tylko jest to jedyna szkoła w gminie, która nie ma sali gimnastycznej. Moje dzieci, obie córki w tej chwili uczą się w Malborku, jedna w gimnazjum, druga w liceum. To i mówią mi, tato, my teraz dopiero widzimy, co to jest WF, jak my jesteśmy do tyłu, ile, no bo nie idzie tego zrobić. Jeszcze w okresie letnim, no to jako tako, na boisku można. Teraz przychodzi zima, zostaje tylko korytarz. Ponadto chciałem przypomnieć, że wisi nad nami jak topór ta decyzja o tej strefie ochronnej lotniska. No będą utrudnienia. Albo nie będzie można budować, albo będzie można drogo budować, użyciem nowych materiałów. Gmina Kałdowo buduje, oni się śpieszą.
Więc tutaj prośba, żeby chociaż zarezerwować jakieś fundusze na projekt, bo rozpoczętej budowy, nawet jak wejdzie ta ustawa, uchwała, to raczej nam nie zatrzymają. Szkoła jest przygotowana, jest gruntowny remont zrobiony szkoły, jest ogrzewanie, dwa piece, wszystko jest przygotowane. Brakuje decyzji radnych. Przecież to nie są koszty tak duże. Przy obecnym stanie technologii można to bardzo z gotowych elementów bardzo szybko odbudować. No nie chcemy cudów, nie chcemy kina, nie chcemy basenu, chcemy tylko skromnej sali gimnastycznej. I naprawdę bardzo proszę, żeby poważnie potraktować, bo to już tak z kadencji na kadencję, z roku na rok się odkłada. Mówi nam się, że jest kolejka inwestycyjna. Dobrze, no trzeba wybudować to, dużo w Sztumie się robi, ale w końcu pomyślcie o nas i jakoś nas ten budżet tam wciśnijcie, no, że tak powiem. I druga sprawa. Nie wiem, czy remont tej naszej drogi, tej zwanej, tak zwanej obwodówki gościszewskiej, która idzie koło firmy Roger tam do Gorzeni, czy to zostało zakończone, czy zostało odebrane. W mojej ocenie, jak ja się tam przeszłem, to duża część dziur nie została załatana. Poza tym prosiłem jeszcze w styczniu, rozmawiałem, żeby tą drogę jakoś oczyścić. Jest tam piach, jest tam tłuczeń. No ta droga naprawdę paskudnie wygląda. Ludzie chodzą, jeżdżą rowerami, mogą się przewrócić. Przecież no można to jakoś oczyścić przy okazji tego remontu. Byłem parę razy w gminie, no niestety pracownik, nie będę mówił po nazwisku, bo nie o to chodzi. Dosyć niegrzecznie mi odpowiedział, że panie Rysiu, nie ma na to pieniędzy, skąd na to weźmiemy. No chyba to nie są takie duże koszty, żeby raz na parę lat po prostu drogę oczyścić, łącznie z poboczami i z tym asfaltem. Ja bym jednak prosił, żeby pan podał nazwisko. No tak, no nie chcę topić pracownika. Znaczy pracownik nie ma burmistrz, ma nie wiem. Ja po prostu muszę, no. Tutaj sołtys z Gościszewa, a ja jestem z Gościszewa, mówił o budowie sali gimnastycznej. Mam tu przed sobą duplikat wniosku, który złożyłem w biurze podawczym 30 września tego roku, dotyczący pierwszej sprawy, o której mówił nasz sołtys, mianowicie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Gościszewie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Jeżeli nie mają, to zamykam, stawiajmy pytanie, proszę teraz udzielenie odpowiedzi. No, proszę Państwa, to chyba najdłuższy punkt, ale dzisiaj jeszcze coś powiem. Mówię. No, radny Adam Pośpiewa. Polecam za książki poradnika dla sołtysów i dla radnych. Gdy takiety będzie wysłany wniosek do Dyrekcji Dróg i Autostrad Pochodnich Nowej Siedlicy. Pyta o projekt na ulicy Jagiełły, modernizację mostu i połączenia jezior oraz o rewitalizację zamku zgodnie z pracą magisterską pani. Proszę bardzo. Pierwszą część dotyczącą chodnika Nowej Wsi i Sztumskiej Wsi. Te koncepcje zostały już złożone w ubiegłym tygodniu, czyli projektant wywiązał się z terminu, dostarczył koncepcję do Generalnej Dyrekcji do Gdańska. W przypadku teraz pozytywnej opinii tych koncepcji, bo to dotyczy zarówno Sztumskiej Wsi, jak i Nowej Wsi, po pozytywnym zaopiniowaniu zorganizujemy spotkania, zebrania mieszkańców i w Sztumskiej Wsi, i w Nowej Wsi, z udziałem naszych pracowników, z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby te koncepcje przedstawili mieszkańcom i ewentualnie przyjmowali jakieś uwagi, sugestie ze strony mieszkańców, te, które będą możliwe do uwzględnienia, bo po tych konsultacjach zlecimy, dopiero taki będzie kolejny etap, zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej. W każdym razie, jak powtarzam, tak, te koncepcje już do Generalnej dotarły, czekamy teraz na opinię. Czy Rada zadowolona? Tak, będziemy, dobrze, że się dowiedziałem. Tak jak wcześniej mówiłem na komisjach, jesteśmy też od tego. Będziemy to lokować, żeby to poszło w dobrym kierunku. Dzięki. Pan Adam Kaszubski. Nie, jeszcze pan poświadczył się tą inne rzeczy. No mogę już poświadczyć. Proszę Państwa, to ja w takim razie siedzę do swojej ściągi. Sprawa mocy.
mostu i modernizacji Jagiełły, połączenia jezior. Chciałbym tutaj Państwa poinformować, że to jest zadanie administracji rządowej i regionalnej, nie gminnej. Więc ja bym prosił, żeby nie adresować tych zadań do gminy, tylko spotykać się z senatorami, z posłami, mówić im o tym, żeby oni jako przedstawiciele władzy uchwałodawczej i kontrolnej nad administracją rządową, żeby starali się o to. Spotykacie się też z radnymi wojewódzkimi, żeby oni w ramach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w inwestycjach pana marszałka to ujęli. A gmina na pewno pomoże. Także naprawdę mówienie o tym na w kontekście takim, że jest bardzo dobry pomysł, tylko, no, tylko gmina nie chce tego realizować, to jest niewłaściwy adres. Ja bym chciał, żeby wykorzystywać te możliwości tych ludzi, z którymi się wszyscy spotykamy i się też spotykacie jako OPS, i żeby oni, prawda, lobowali za tymi inwestycjami. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę zamku, no to ja tutaj zasięgałem opinię, że w 100 tysiącach nie było mowy na jakąś nową koncepcję. Była natomiast mowa, informacja o tym, bo przed wjazdem na Orlop o tym dyskutowałem, informowano radnych o tym, że jesteśmy zgłoszeni do zmiany koncepcji, nie tej związanej z Parkiem Historii i Kultury w bardzo szerokim zakresie, z tym bardzo mocnym elementem multimedialnym, dlatego że kiedy zostały wyłożone karty na stół w programie w POIŚ-u w Warszawie, okazało się, że czyli programem, który będzie dysponować Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że wartość projektów musi być dużo niższa niż to wcześniej planowaliśmy i że po prostu musimy swoje zadania dopasować, tak jak krawiec, prawda, no tyle, ile materiału staje. I nie było mowy o tym na tym etapie, o żadnych środkach, natomiast niewykluczone, że taka będzie konieczność, że jeżeli dadzą nam zielone światło, że mamy szansę, bo nie ma pewności, to jest kwestia negocjacji między zarządem województwa a rządem w ramach kontraktu terytorialnego, jak dadzą zielone światło, to będziemy wspólnie rozmawiać, żeby ewentualnie jakieś środki na zmianę koncepcji przeznaczyć, czy może nie na zmianę koncepcji, ale stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, który by nam pozwolił po akceptacji na wykonanie dokumentacji i pozyskanie środków. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. A jeszcze koncepcja SPA i tak dalej. No, my znamy te koncepcje. To jest oferta do inwestorów. Proszę Państwa, jak burmistrz ma wyjść do mieszkańców, że pani napisała pracę magisterską, bo ja się zapoznałem z tym, gdzie hotel, konferencje, spa, baseny, to my wszystko wiemy. Bo jak ja z tym wyjdę do mieszkańców, to powiedzą, co ten burmistrz obiecuje. To jest oferta, to nie jest żadna nowość. To nie jest żadna nowość. Bo to już na początku lat 90. gmina taką spółkę założyła z obywatelem amerykańskim polskiego pochodzenia. To nie jest żadne odkrycie. Pytanie jest, kto miałby to zrealizować. I tu jest klucz problemu, bo tych pomysłów było bardzo dużo. I to jest oferta, która cały czas funkcjonuje, bo przecież w jakiejś tam kadencji byli sołtysi, radni. Spotkaliśmy się z szefem grupy Anders, który zamierzał, prawda, wielkie centrum konferencyjno-hotelowe stworzyć z całym ośrodkiem spa i tak dalej. Także to nie jest żadne nowe odkrycie, ale bardzo dobrze, że interesują się różni pasjonaci naszym zamkiem, że ten zamek żyje w jakimś tam, w jakimś obiegu, bo może być tak, że przyjdzie ten moment, prawda, że i my tego totolotka wygramy. Panie burmistrzu, jak rzadko kiedy zgadzam się z radnym Oświadowskim, tak w tej chwili muszę go pomyśleć. Była mowa na komisji budżetu, że trzeba zmienić koncepcję na zagospodarowanie zamku. Cała wartość tej inwestycji miałaby być 40 milionów, a żeby zmienić koncepcję trzeba 100 tysięcy wyłożyć. Wyraźnie jeszcze o to pytałem, czy to głosujemy wyłącznie na te 100 tysięcy. O tym była mowa. To 100 tysiącach to przegłosowaliśmy. W związku z tym, że pana burmistrza nie było w ogóle na to proszę. To tak będzie pytanie na dziś, nie na dziś. Ale wyjaśnię, że może pracownicy nie precyzyjnie wyrazili moje zdanie, bo mówiliśmy o programie funkcjonalno-użytkowym, bo co do koncepcji, to my ją mamy wypracowaną w fiszkach, które możemy przedstawić. Jeżeli po prostu była o tym mowa w kontekście koncepcji, pieniędzy na koncepcję, to było to nieprecyzyjne przedstawienie mojego stanowiska. Natomiast gdyby urzędnicy mówili o programie funkcjonalno-użytkowym, który kosztuje mi, może kosztować mniej więcej tyle, to wtedy bym powiedział, że dokładnie, że tak powiem, moje stanowisko zaprezentowano i z panem radnym bym się w tym kontekście zgodził. Dziękuję bardzo.
Nie odpowiedź na dzisiaj, bo radny, jak pan był właśnie przeciwny. Ja też bym był na koncepcję przeciwny. Ja też byłem przeciwny, ale wychodziło tylko jedyne 100 tysięcy pod tym warunkiem zgłosiliśmy. To się zgadzam. Jeśli mogę, burmistrzu, nie chodzi nam, jeśli chodzi o zamek, wszyscy wiemy jak, ale przykładowo chodzi nam o na przykład o stronę internetową. Ktoś chodzi na miasto Sztum. Zamek może być spółka i komisję przykładowo. Można to wykorzystać na stronie internetowej. Może byś się znajdzie, może nie. Czy w ogóle wchodzi w Sztum, tak? Tak może wyglądać zamek, jeżeli zainwestujesz. Z takim pomysłem wyjść. No to uważam, że to jest w porządku. A jeśli chodzi o ulicę Jagiełły, to nie chodzi, że gmina nic nie robi. Bo tutaj żeśmy się dowiedzieli, że już jest jakiś projekt. Chodziło o to, czy gmina rzeczywiście, pan się spotyka z różnymi ludźmi, my się spotykamy z różnymi ludźmi i można to lobbować w jakiś tak sposób, czy po prostu pozyskiwać inne pieniądze, ale jeżeli już ten projekt jest, to nie wiem, czy go można zmienić. Jeżeli jeszcze on nie jest, to zawsze można mieć na to wpływ, żeby przykładowo, bo ten most z tego co wiem, on będzie remontowany. Tylko czy on zostanie nawierzchnia, czy zostaną tylko druty, czy będzie przejazd, czy on będzie poszerzony, więc tylko o to nam chodzi. Most nie będzie remontowany. W tym projekcie nie ma. Jest do mostu. No, jeżeli, okay, jeżeli pan mówi, że do mostu, no to wtedy wiemy, co dalej robić. Tylko mówię. Do mostu. No, okay. Dziękuję. Teraz myślę, że zadał pan. No. To pytanie, wniosek drugi do pana Adama Kaszewskiego. Umieszczenie w biuletynie, w informatorze naszych pisma, które przeczytała pani radna. Znaczy, to oświadczenie pani Monkielewicz. Proszę? Znaczy, bo ja teraz nie wiem, bo to może być. Żeby zamieścić na stronie. Zawnioskował, żeby umieścić to pismo, które pani przyjęła. Znaczy, to był wniosek prosty, który ja też przeczytałem. Następne pytanie pani. Ja chciałbym, panie przewodniczący, chciałbym się ustosunkować do tego oświadczenia. Pan to... No tak, bardzo bym prosił, no bo jak prowadzimy dialog, to prowadzimy dialog. Podtrzymuję wszystkie swoje argumenty, które wtedy w tym wywiadzie wyraziłem. Były to argumenty przemyślane i jeszcze raz to podkreślę. Czy jest logika w tym, że popiera się i głosuje, dziękuję za to, za środkami na dokumentację i to jest nieprawda, że radni nie wiedzieli, gdzie to będzie wykonywane. To jest naprawdę kłamstwo, pani radna. Ja bym prosił, żeby protokoły z sesji i z komisji, kiedy było to przedstawiane, żeby przedstawić, a przecież z protokołami się państwo zapoznajecie. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do protokołów, to proszę je w stosownym czasie zgłaszać. Do protokołów komisji też można zgłaszać swoje uwagi, jeżeli państwo uznajecie, że nieprecyzyjnie są zapisywane wasze wnioski, uwagi i inne rzeczy. I mówienie o tym, że nie wiem, że protokoły są zmanipulowane i nie oddają rzeczywistości, co się dzieje na komisji, to jest po prostu nieprawda, bo pani Jaźwińska od 25 lat te protokoły pisze i niejedną radę przeżyła. I mówienie, podważanie kompetencji zawodowych, możemy dyskutować o moich, o swoich, o różnych, ale podważanie, jeżeli chodzi o zapis tego, co się dzieje na komisjach i na sesjach wobec pani Jaźwińskiej, naprawdę tu będę bronić tego bardzo stanowczo. Natomiast głosowaliście za uchwałą, kiedy były środki na dokumentację, kiedy dokładnie przedstawialiśmy, w jakim miejscu to będzie. Bo taką działką dysponowała gmina przy drodze krajowej, przy działce, którą będzie, na której elita, dzięki Bogu, buduje tą fabrykę. I mówienie o tym, że radni nie wiedzieli, gdzie to będzie, jest po prostu nieprawdą. I szkoda, że w takich oświadczeniach zdarzają się takie po prostu nieprawdy. Ja tylko wykonywałem uchwałę rady, byłem konsekwentny w wykonywaniu tej uchwały. Kiedy została wykonana dokumentacja, to przedstawiliśmy, jakie są wartości kosztorysowe. Inwestycja będzie wykonywana za dużo mniejszą kwotę i będzie wykonywana dla całego parku przemysłowego Sztum, który obecnie liczy około 60 hektarów i który zamierzamy powierzyć ewentualnie te grunty specjalnej strefy. Jest to projekt na kilkadziesiąt lat. Też się śmiano, gdy powstał park inwestycyjny, wiele zniosłem, często zasłużonych, często niezasłużonych, bo jest to duże ryzyko podejmowanie działań, które będą za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat realizowane. Ale taka jest nasza odpowiedzialność.
My nie jesteśmy jakimś pędkiem świata i to powtórzę za tym, co było w tym artykule, że wszyscy myślą, że Sztum jest w centrum świata, wszechświata. Nie, jesteśmy małym miastem, kiedy inni w bardzo ostrej konkurencji mają, powiedzmy to sobie szczerze, dużo lepsze warunki, bo są położeni bliżej portu, są położeni bliżej autostrad, prawda, i wiele, wiele jeszcze innych mają lepszych atutów. Więc tworzenie warunków do inwestowania, to uważam, że chyba dla wszystkich ponad podziałami było najważniejszym strategicznym zadaniem sztumskiego samorządu. I chciałbym podkreślić, że mnie nie interesują podziały polityczne, tylko podziały merytoryczne. Jeżeli wypracowujemy pewne stanowiska, przedstawiamy argumenty, spieramy się, podejmujemy decyzje poprzez głosowanie. Mnie nie interesują podziały polityczne. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomek Litwin zapytuje, jaka jest kwota przeznaczona dla małych stowarzyszeń, dlaczego jest mniejszy fundusz obywatelski na przyszły rok i czy jest koncepcja, co zrobić z wieżą ciśnienia dla Słowackiego. Tak? Proszę Państwa, w sprawozdaniu wykonania pierwszego półrocza była informacja o różnych dotacjach. Była też informacja o dotacjach dla stowarzyszeń. Mniejszych, większych. Przyszło 400 tysięcy złotych w budżecie zarezerwowanych na różne stowarzyszenia. Jest to bezpośrednio z budżetu, też i poprzez alkoholówki, różne instrumenty, poprzez oświatę. Także przeszło 400 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budżetu obywatelskiego, to chciałbym się posłużyć takim pewnym przykładem. Jak w rodzinie, bo gmina to jest tak jak rodzina. Mamy 19 tysięcy, rodzina, nie wiem, 3, 5, 10 osobowa. Trzeba jakieś wydatki ponieść. I często się odbywają takie rozmowy. Jak na przykład ktoś ma na studiach, no powiedzmy daje 3 tysiące złotych. Ale przychodzi moment, bo akurat rodziny było na to stać, ale przychodzi moment i mówi, synu, no będzie 1500, może wykażesz większą aktywność, większe zaangażowanie. My chcemy inwestować, musimy dom wyremontować, termomodernizację zrobić, oświetlenie, drogę doprowadzić, chodnik. Nie będę o tym mówić, bo każdy ma takie problemy. Czyli bieżące potrzeby z myśleniem długofalowym. Budżet obywatelski był wprowadzany w momencie, kiedy my mieliśmy pewne wolne środki wynikające z tego, że wpływały do nas dotacje z tych projektów, które zrealizowaliśmy. Był to też moment taki, kiedy kończyła się perspektywa i różne środowiska czy stowarzyszenia nie mogły korzystać z tego wysychającego już źródełka. Więc gmina przeznaczyła większe środki, tak, przede wszystkim na promocję samej inicjatywy obywatelskiej, ale też, żeby tak powiem, tą aktywność społeczną podtrzymać. Ale my musimy przejść na nowy etap angażowania mieszkańców w sprawie naszej wspólnoty. I temu właśnie służą te nowe instrumenty w postaci inicjatywy lokalnej i małych grantów. Bo my też słuchamy nie tylko mieszkańców, ale też i specjalistów, a takim byli właśnie eksperci z Małopolskiej Wyższej Szkoły Administracji w Krakowie, z którymi wprowadzaliśmy, oni nas, że tak powiem, korzystając ze swojego doświadczenia w skali Polski, uzmysłowili pewne rzeczy, że budżet obywatelski był na pewnym etapie dobry, żeby zainteresować mieszkańców sprawami samorządu. Ale z doświadczeń wynika, że największe trwałe efekty przynosi budowanie tkanki społecznej w zupełnie inny sposób. Właśnie poprzez inicjatywy lokalnej Bałogranty, czyli angażowanie mieszkańców, nie tylko w wymyślaniu czy przedstawianiu projektów inwestycyjnych. Ja nie mówię, że one są nieważne, one są ważne, bo każdy te potrzeby odczuwa, prawda? Ale żeby były trwałe efekty, trwałe więzi, współpraca, to ona nie ma być tylko w pionie między mieszkańcami i samorządem, do którego zawsze będą pretensje, bo potrzeb jest dużo więcej niż możliwości. Tylko budowanie więzi w poziomie, czyli zakładanie stowarzyszeń. Tu te więzi, ta tkanka społeczna musi powstawać. I właśnie środki, które były w poprzednim budżecie, 300 tysięcy, 200 tysięcy na budżet obywatelski, a 100 tysięcy na małe inicjatywy i małe granty. Bo dopiero tu zachęcenie i apeluję do wszystkich, do sołtysów, do liderów, do państwa radnych, żeby tu mieszkańców zachęcać do korzystania z tych instrumentów. Ja radnym również przedstawiałem nad jakimi projektami pracujemy. W nowej perspektywie unijnej.
I w projekcie budżetu na 2016 rok, kiedy już jesteśmy zaawansowani pod względem dokumentacji, kiedy możemy mówić o takich wartościach, ja przedstawię Państwu projekt budżetu, który uwzględnia nie tylko 2016 rok, ale również dalszą perspektywę. Także nie ma zależności między aktywnością mieszkańców, a wielkością środków przyznanych w budżecie obywatelskim. Problem leży w zupełnie innym miejscu. Żeby nawet pobudzić mieszkańców do tej małej aktywności, przy małych grantach, przy małych inicjatywach. Jak nam się to uda wspólnie zrobić i zapewnimy trwałe podstawy rozwoju naszej gminy, bo ta nowa perspektywa to jest właśnie ten drugi etap budowy fundamentów tego rozwoju, to wtedy naprawdę będzie dużo więcej środków na budżet obywatelski. Dziękuję bardzo. I co z wieżą ciśnień jeszcze? Czy jest jakaś koncepcja? Tak, pana prezesa zapytam może. Nie ma? Jeżeli chodzi o wieżę ciśnień, chciałbym się doprecyzować, czy to chodzi o samą wieżę ciśnień, czy teren wokół wieży ciśnień. Chodzi mi o samą wieżę ciśnień. Sama wieża ciśnień w tej chwili jest użytkowana przez wodociągi. Jest ona czynna. Co do, mogę się powiedzieć, do sprawy wewnętrznej, czyli ona jest użytkowana, może nie każdy wie o tym, ona daje ciśnienie dla wodociągu naszego miejskiego. A co do sprawy zewnątrz, to już jest nie taka łatwa sprawa, to wchodzi konserwator zabytków. My na pewno takich środków nie mamy jak wodociągi, a jeżeli chcielibyśmy pozyskać, to trzeba się po prostu nad tym zastanowić, w jakiej formie i jak to wykonać. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pani radna Ela Wysocka zwraca się z prośbą o przygotowanie placu w centrum wsi dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ja myślę, że właśnie tutaj mamy już wypracowany sposób realizacji tego, żeby to przestało w centrum wsi strażyć i stworzyć takie zagrożenie i myślę, że w perspektywie tego miesiąca postaram się pozwolić na to. Pan radny Piotr Ostrowski wnosi o postawienie barier ochronnych przy przystanku dla dzieci, które wyjeżdżają do szkoły. Proszę bardzo. Jak pan radny poruszał ten problem wcześniej, ja przekazywałem sprawę panu, który zajmuje się przystankami, miał wstępnie z firmą Błysk ustalić, powiedzmy, zakres i też sprawdzić, bo nie możemy wchodzić bez uzgodnienia z generalną w pas drogi krajowej i jest to, że tak powiem, w trakcie w tej chwili rozpracowywania. Dziękuję. No, chciałbym prośbę do pani dyrektor, pani Grzyszykowskiej, jest też pani dyrektor szkoły. Jak to na dzień dzisiejszy funkcjonuje? Bo tu problem został postawiony w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa. Więc ja bym może prosił, żeby też i tutaj no, przedstawić, jak to funkcjonuje na co dzień, sprawa bezpieczeństwa dzieci. Autobus szkolny zatrzymuje się w zatoczce, gdzie zatrzymują się również autobusy komunikacji miejskiej. Z tej zatoczki korzystają mieszkańcy, to nie jest zatoczka przy szkole. W tej zatoczce zatrzymują się autobusy, no tak jak ja jestem dyrektorem 15 roku Gościszewki. I wysiadają tam dzieci. Autobus szkolny zatrzymuje się w tej zatoczce 4 razy w ciągu dnia. Dzieci mają zapewnioną opiekę. Zawsze dwie osoby ze szkoły wychodzą do autobusu i przyprowadzają dzieci do szkoły. No i dwie osoby dorosłe zawsze odprowadzają dzieci do autobusu szkolnego. Ja rozmawiałam z panem radnym, bo zaprosiłam pana radnego na posiedzenie Rady Pedagogicznej, gdzie dokładnie miałyby stanąć barierki, w którym miejscu, żeby one nie przeszkadzały też innym użytkownikom. No i czy też rozmawiał może na temat postawienia tych barierek z generalną dyrekcją. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby w takim miejscu te barierki postawić? Jest tam zatoczka, zatoczka ma różną szerokość, jest chodnik, chodnik nie jest zbyt szeroki. Chcę też powiedzieć, że nikt z rodziców przez okres 15 lat no też nie wnioskował o to, żeby tam stanęły takie barierki zabezpieczające. Więc jeżeli one miałyby poprawić bezpieczeństwo i jeżeli to jest zgodne z przepisami, to jak najbardziej jestem za tym, żeby ten projekt realizować. Ale tutaj też miałam taką prośbę, żeby porozmawiać z mieszkańcami, żeby też porozmawiać z panem sołtysem, bo ja nie wiem, czy inni mieszkańcy też nie kwestionowali tych barierek. Tam zatrzymują się w długiej linii autobusy, nieraz w rzędzie. Tam no, dużo osób korzysta z tej zatoczki. Także tutaj ja myślę, że trzeba się nad problemem naprawdę mocno zastanowić i ewentualnie wtedy zdecydować,
co w tej zatoczce tam rzeczywiście postawić, tak, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. Na dzień dzisiejszy zapewniam, dzieci mają bezpieczeństwo zapewnione. Ja też rozmawiałam z panem Falkowskim, przewoźnikiem, który dowozi dzieci do szkoły i właśnie pytałam jego o zdanie na temat tych zatoczek. On mnie dopytywał, w którym miejscu konkretnie miałyby stanąć te zatoczki, ponieważ autobus się, te barierki, ponieważ autobus szkolny zatrzymuje się tam, gdzie akurat jest miejsce. Nieraz tam stoją też inne samochody. Więc tutaj ja bym chciała właśnie pana radnego zapytać, w którym dokładnie też miejscu te barierki miałyby stanąć. No, to sobie wyjaśnijcie państwo, może tam już gości szewie. Jeszcze Bastion pytał, czy ruszy już program usuwania usterek, czy na płytach już po. Ja odpowiem, że zostały wyczęte, tak? Czyli mam naprawienie usterek. Czyli termin był uchwalony po przeglądach gwarancyjnych, taki różny termin, który był koniec września. Wynawca poinformował nas, że zrobił problem, wydłużał mu się ten czas tak naprawdę. Te naprawy trwają, niektóre sobie się odbyły. I po zakończeniu oczywiście one są zgłoszone i będzie przeprowadzony osób. Tam też mamy pewne uwagi do tego, jak to wyniknie. Dziękuję bardzo. Pan Adam Poćwiarczowski pyta się ośrodki na inicjatywy lokalne, tak? I czy pan klubyś miałby przyjemność spotkać się z tym klubem? Wypromowałem 100 tysięcy złotych, kiedy poprzedziłem na inicjatywy lokalne. Natomiast ja nie rozumiem tego sformułowania z klubem OSP i niektórymi są opisane. No nie. Nie. Panie radny, ja bym bardzo prosił, żeby sobie nie przerywać, bo pan radny zadał pytanie, a ja próbuję odpowiedzieć. No, ja wytrzymam, że tak powiem, przerywanie, ale wątku nie stracę. Więc nie rozumiem tego sformułowania, że z klubem OPS i niektórymi sołtysami, bo ja nie dzielę sołtysów, ja się spotykam ze wszystkimi sołtysami, jako grupą reprezentantów społeczności sołeckich, gdy są tematy różne. Spotykam się z radnymi, tak radny mówią, co więcej się spotykam, niż mam dni w kalendarzu zapisanych, więc ja nie wiem, spotykam się na komisjach, dyskutujemy na sesjach, dyskutujemy w internecie, gdzie jeszcze możemy dyskutować. Bardzo chętnie się spotkam z klubem OSP, obywatelskiego porozumienia z OPS-u, przepraszam, z OSP też się spotykam. Natomiast nie rozumiem tego sformułowania z niektórymi sołtysami. Nie rozumiem. Spotykam się ze wszystkimi sołtysami, bo to nie są sprawy polityczne. Mnie nie interesuje polityka, mnie interesują dyskusje merytoryczne. Jeśli mogę dopracować? Tylko żeby nie dyskutować, tak? Ale pytanie zadałem. Proszę bardzo. Panie ja pana szanuję, tylko nie możemy być zamykani. Możemy mieć prawo odpowiedzi, możemy mieć prawo zadawania pytań, bo też tylko jest i sesja. No, nie szuflakujmy się. To jest dobra współpraca, bynajmniej widzimy taką i tak samo mamy. Chcemy to dalej budować, ja też mam dzieci, ja mam inne rzeczy, które musimy zrobić. Ja, przepraszam, mam dbać o porządek. Jest porządek, jest porządek. Panie burmistrzu, to więc może już sprecyzowałem, że nie z wszystkimi, ponieważ może też nie wszyscy sołtysi złożyli wnioski do budżetu, bo głównie chodzi o budżet. Ale oczywiście, wszystkich sołtysów, którzy prosi, żeby pan, bo ja jestem też sołtysem, żeby pan zaprosił na spotkanie i też może pan zaprosić wszystkich radnych, żebyśmy takie spotkanie zrobili, właśnie dotyczące nowego budżetu. Panie radny, oddzielmy pewne rzeczy, bo odnoszę wrażenie, że pan próbuje budować Radę Miejską Sołtysu, a jest Rada Miejska radnych wybranych przez mieszkańców, którzy mają swoje kompetencje, są też bardzo ważnymi kompetencjami sołtysi i pan stwarza wrażenie, że ja się nie spotykam, że trzeba aż wnioskować na sesję, żeby ten burmistrz wreszcie się spotkał, co jest kompletną nieprawdą, bo ja mówię, że mam spotkać więcej zapisanych niż dni w kalendarzu. Więc dialogu i możliwości rozmowy, wymiany poglądów absolutnie nie brakuje. Natomiast spotkania będą, ale ja też muszę szanować kompetencje. Bo to nie jest tak, że ze wszystkimi o wszystkim się dyskutuje. Tu nie chodzi o brak szacunku. Tylko właśnie szacunek wynika z tego, że jak kogoś zapraszam, to wiem, na jaki temat chcę mówić, prawda? A nie spotykać się, jeżeli prawda, nie dotyczy to osoby, z którą się spotykam. Taka jest moja po prostu filozofia.
I nie trzeba wnioskować tego na sesji, bo ja się spotykam od 20, panie radny, lat. 25. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, to nie szufladkując tego tak, jak tutaj szufladkujecie, my pana zaprosimy na spotkanie z klubem radnych OPS-u, tak? I sołtysami, którzy będą chętni, bo nam zależy na spotkaniu z panem, tak? Żebyśmy to wspólnie przeanalizowali. Tak jak spotyka się pan z klubem razem na Powiśla, bo się pan spotyka, tak? My chcielibyśmy się z panem spotkać jako klub. I sołtysi, którzy złożyli wniosek, tak? Nie wiem. To akurat to sołtysy. Panie radny, ja wyraziłem jasno swoje stanowisko, tak? Ja wyraziłem jasno swoje stanowisko. Mam pytanie do kolegi Adama. Spotkanie jak najbardziej, ale czemu sołtysi mają się spotykać z waszym klubem? Z waszym też. A czy niech się spotkają nie spotkanie sołtysów. Sołtysi nie potrzebują podpowiadań, doradców i tak dalej. Czemu łączyć to? To uzasadnie. Żeby łączyć? Tak. Żeby sołtysi, bo którzy też złożyli wiele wniosków do nowej jednoczyny, zostaną przed faktem dokonanym postawieni, że nie ma pieniędzy, albo jest już wszystko załatwione. A pan to załatwi, że będą pieniądze. Nie, pan panie burmistrzu. No nie, bo tak panie, panie burmistrzu, nie. Dlatego jest potrzebna dyskusja, dlatego jest potrzebna rozmowa przed głosowaniem nad budżetem. Tak jest. I tak jak pan mówił nam w zeszłym roku, my żeśmy swoim poparli pana budżet, nie uczestnicząc. Część radnych, która nie była wcześniej w gminie, tak? Więc w tym roku chcemy, żeby to z czystym sumieniem poprzeć budżet nowy. Ale też musimy nad tym dyskutować i pracować wszyscy. Tak? Panie przewodniczący, ja to naprawdę nie rozumiem, dlaczego te podziały próbujecie wprowadzać. My, wy, OPS, razem dla Powiśla i tak dalej, wyborcy. Panie radna Sylwia Monkiewicz, pani wyborcy na mnie też głosowali, bo ja z wieloma wyborcami pani rozmawiałem, którzy byli tak, poparli panią na radną, a mnie na burmistrza i z wieloma tutaj innymi. I były też takie osoby, które głosowały na radnych z Komitetu Razem Powiśla, a głosowały na innego kandydata na burmistrza. Także naprawdę, dlaczego my te swoje jakieś podziały w głowach jeszcze próbujemy, że tak powiem, wprowadzać do sołtysów, do mieszkańców, do sołectw? Ja zapraszam wszystkich sołtysów na komisję, bo ja traktuję sołtysów bardzo poważnie, bo na komisjach podejmuje się i opiniuje projekty decyzji, bo na końcu to radni podejmują decyzje i nie będzie... Nie będę stawiał radnych, czy z waszego klubu, czy z innego klubu, prawda, czy żadnego klubu, w takiej sytuacji, że ja gdzieś, ja wysłuchuję opinii, ale tam, gdzie są podejmowane decyzje, to tam będą osoby zaproszone. Czy skorzystają z zaproszenia, to jest inna sprawa, ale na pewno będą zaproszone, a już szczególnie te, które złożyły wnioski do budżetu, ale nawet te, które nie złożyły wniosków do budżetu, bo to nie znaczy, że nie odczuwają potrzeb mieszkańców, tylko może widzą inny mechanizm tych potrzeb. Jeszcze pan sołtys Antoniuk i pan Piotr Stroski w tej samej sprawie hali sportowej. Pan sołtys pytał o halę, pan Piotr mówi, że już wniosek złożył 30. Czyli chyba sprawa jest jasna, co? Wnioski zostały złożone. A wnioski zostały złożone. I przyjęte. I jeszcze jest... To pan Kierek jeszcze jest. Jeszcze jest. Droga w Kościszewie jeszcze. Droga w Kościszewie na wierzchnia tej obwodnicy do Orzeszy. W tej chwili trwałem odgoli inspektorów nadzoru. I tutaj zapewniam, że jeżeli coś zostało pominięte, to to zostanie zrobione. Natomiast ja miałbym taką prośbę do pana, że jeżeli jest pan usatysfakcjonowany odpowiedzią z któregoś urzędników, żeby pan ze mną rozmawiał, bo pan ze mną na przykład nie rozmawiał. Tutaj, jeżeli chodzi o oczyszczanie, to jest zupełnie inna umowa, zupełnie co innego i na to środki są. Także bardzo proszę... No ja słyszałem co innego. Dlatego proszę o ewentualny monitor wtedy tak? Znaczy, może powiem tak, żeby to przeszedł zadać. Miał być, prosiłem w styczniu, żeby mnie poinformować, albo w ogóle żebyśmy się spotkali i porozmawiali na temat zakresu robót, jaki ma być. Cisza, nikt. Pan Komuda, ja wiem, ale to doprecyzujmy. Pan Komuda chodził, mierzył dziury, prosiłem, żeby mnie zawiadomić, zwolnię się z pracy, pójdziemy razem, pokażę, co trzeba zrobić. Cisza, nikt, zielone ludziki chodziły. Dopiero mieszkańcy mi powiedzieli, że ktoś chodził, coś mierzył, ja nie wiem, pan radny też nie wie. Trzecia sprawa,
Nie, nikt mnie nie poinformował, kiedy rusza remont. Dopiero za oknem zobaczyłem. Czwarta sprawa. Chodziłem, kilka razy byłem w urzędzie. Prosiłem o oczyszczenie tej drogi. Usłyszałem, że nie ma na to pieniędzy. Czwarta sprawa. Droga jest zalewana, to już od kilku lat, na wysokości firmy Roger. Zgłaszałem, żeby po lewej stronie tą ziemię po prostu zgarnąć pługiem. Nic, nie ma żadnego odzewu. Co deszcz, to mamy taką sytuację jak na Kochanowskiego koło Fili, że jest cała droga zalana, bo nie ma odpływu. Nie wiem, czy sołtys jest intruzem. Za czasów pana Wildfajna ten urząd, ta komórka naprawdę działała dobrze. Dzwoniono do mnie, że przyjeżdżamy wtedy i wtedy, robimy to i to, będziemy wtedy. Teraz od początku roku ani jednego telefonu nie mam. Wyłączam z tego pana Barańskiego, który faktycznie dzwoni, informuje, jak jakiś mieszkaniec się skarży, jakie jest moje zdanie na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Uzgodniliśmy z panem Wittfajdem jeszcze, jak szefował. Ale momencie. Z panem Wittfajdem uzgodniliśmy, że wszelkie prace typu odśnieżanie, oczyszczanie, koszenie też będą uczerniane. Panie Sobiesie, zapraszam pana do siebie. Nie ma. Ustalimy te cały rok nic. Postaramy się w krótkim czasie załatwić. Proszę, pan Sobiesie, pan wicegrej, chciałbym coś powiedzieć. No właśnie to chciałem. Tak, chciałem zaprosić pana Sobiesa do siebie, żeby te sprawy... Ja 10 miesięcy cicho siedziałem, ale w końcu trzeba coś powiedzieć. W takim razie, proszę, radnych zamykam. Pytanie dotyczyło wydatkowania na stadion. Nie wiem, jakim budżetem inwestycje się zamknęły. Dokładnie panu nie powiem. To pisemnie. Poproszę pisemną odpowiedź. Dzień. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych bierze jakąś uwagę? Jeżeli nie, to przechodzimy do 10 punktu. Ale pan Pierek jeszcze pytał. Proszę. Proszę Państwa, no, problem prawny jest bardzo duży. Czy można zmusić? Ja Państwu powiem to na przykładzie, który wielokrotnie był zgłaszany przez radnych, przez mieszkańców. Człowiek sam to widzi. Budynek central, w tym miejscu. Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie o naprawę, o poprawę do nadzoru budowlanego i otrzymaliśmy na końcu pismo, przepraszam, powiem kolokwialnie, odwalcie się. Bo wina nie jest od tego. W ogóle w jakim prawem my się zwracamy, to nie są nasze kompetencje, jakim prawem my się zwracamy o to, żeby oni podjęli działania, żeby zobowiązać właścicieli do uporządkowania, bo słuchajcie, my wiemy, z czym nadzór budowlany chodzi po naszych budynkach, jakie są decyzje o naszych budynkach komunalnych, a tu w centrum miasta przecież to jest przestrzeń publiczna. My jesteśmy zdziwieni takim stanowiskiem po prostu nadzoru budowlanego. Mogę Państwu na komisjach zacytować, nie chciałem tego zrobić sprawy publicznej, ale jeżeli pan radny o to zapytał, to po prostu informuję. Dosłownie tak mówiąc kolokwialnie, można byłoby streścić pismo, które otrzymaliśmy, interweniując w imieniu własnym, samorządu, mieszkańców i tak dalej. I tak samo jest z tymi budynkami. Tu jest jeszcze skomplikowana sytuacja prawna, bo to najczęściej są wspólnoty. Bo tam, gdzie jesteśmy właścicielami, no to widać, na przykład na Kochanowskiego teraz ostatnio remontujemy budynek. Ten na Młyńskiej jest przeznaczony do remontu, z tego co ja wiem, co podpisywałem chyba, proszę? No ten na rogu Młyńskiej, prawda? Jest przewidywany do remontu, bo to faktycznie tam już jest chyba najgorszy budynek. Natomiast pozostały, i jest to skomplikowane prawnie, bo są wspólnoty. Gmina może tylko proporcjonalnie do udziału własności i po prostu współfinansować. My nie możemy nawet wyłożyć swoich środków po to, żeby na przykład na później wspólnota jakoś tam oddawała jakiś tam terminie. Jeszcze musi być zgoda wszystkich członków. Także to są naprawdę trudne sprawy. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do 10 punktu. Następna, 15 sesja jest planowana na 12 listopada, to jest czwartek, proszę Państwa, bo do 15 musi być przedłożony budżet do 15 listopada. Więc 12 listopada to jest czwartek. 12, bo czyli można
Proszę Państwa, komisje natomiast będą pod koniec września. Komisje będą pod koniec września. W związku z wyczerpaniem porządku 14 sesji zamykam obrady. Wszystkim dziękuję bardzo za udział.